Zegarze już prawie 8:40, a przed mikrofonem w studiu RDC Piotr Gursztyn. Dzień dobry. I nasz gość Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zaczniemy od wielkiego świata. Radosław Sikorski ma ponoć szansę na objęcie stanowiska po Catherine Ashton, Lady Ashton, na stanowisku szefa dyplomacji unijnej. Tak z punktu widzenia PiSu to dobra czy zła wiadomość? Z punktu widzenia PiSu, no to kolejna ucieczka z kraju nieudolnego polityka do Unii Europejskiej. No, ci, którzy nie lubią Unii, to się powinni cieszyć, bo jak zaczną nasi Donald Tusk, kto tam jeszcze chce uciekać, minister cyfryzacji, tutaj słyszymy minister spraw zagranicznych chce uciekać do Unii. No już jeden teraz wyjeżdża na placówkę dyplomatyczną. No jak zaczną rządzić tak Unią jak Polską, to pewnie Unia nie przetrwa kolejnej kadencji. Czyli ci, którzy nie lubią Unii, mogą się cieszyć, no, jak zaczną rządzić tacy jak u nas. Ale ja sądzę, że w Unii ich po prostu nie dopuszczą, patrząc na to, co tutaj u nas wyprawiają. Nie wierzy pan, że na przykład premier Tusk obejmie jakieś ważne stanowisko? Chociażby nie, no, komisarza to pewnie miałby szansę, ale szefa Komisji Europejskiej? Nie wiem, no bardzo się stara jest, można powiedzieć, cieniem Angeli Merkel. Ale stara nawet się? Pan to widzi jako poseł ja to w Sejmie? Ja to widzę, tak. No, ale z gazet wszystko... pan to wie z mediów, czy z własnej obserwacji? Wie pan, no ja nie jeżdżę z Donaldem Tuskiem i nie patrzę, jak się płaszczy tam w Unii Europejskiej, ale z tego, co słyszę, że nawet pojechał sprzedawać czy promować książkę Angeli Merkel, to bardzo się stara. A dzisiaj nie jest tajemnicą, że tak naprawdę wiodącą rolę przy decyzjach mają Niemcy, więc Donald Tusk, który bardzo nisko się kłania właśnie Angeli Merkel, jakieś szanse ma. Myślę, że wymyślił sobie, jakby tutaj uciec z Polski po tym okresie fatalnych rządów, uciec tam, lepiej pewnie zarabiać i mieć immunitet europejski. Więc myślę, że takie jakieś tam szanse ma. A ja się za to, co zrobił, za likwidację stoczni chociażby, no, czy za jakieś inne, ja się tak zastanawiam, sprzedaż lotu na przykład. Nad kalendarzem, bo przy założeniu, że Donald Tusk wyjedzie i obejmie tam jakieś stanowisko, no to rozumiem, że to będzie za rok. W przyszłym roku, mniej więcej za rok, są wybory europejskie, a potem rok później będą wybory parlamentarne. I z jednej strony będzie Prawo i Sprawiedliwość, którego symbolem, przywódcą jest Jarosław Kaczyński, bo ludzie tak lubią głosować na twarze, a z drugiej strony Platforma i pytanie, kto będzie tą twarzą? I czy wam będzie łatwiej, czy trudniej wygrać z tą nową twarzą? To zależy, co to będzie za twarz, ale nie jest wykluczone, że Platforma, widząc jak kurczą się ich notowania i patrząc na to, do jakiego dramatu doprowadzają Polskę, to mogą zrobić wybory przyspieszone razem europejskie i parlamentarne. No i tutaj być może tą twarzą obu kampanii będzie jeszcze Donald Tusk, chociaż dzisiaj po Rybniku, kiedy oni zrobili badania, zawsze się na badaniach opierają, myślę, że doszli do wniosku, że wyjazd Donalda Tuska nie pomoże, a przeszkodzi, czyli dzisiaj Donald Tusk zaczyna być już kulą u nogi Platformy, więc niewykluczone, że może jakaś nowa twarz. Jest w tej chwili rozgrywka już w Platformie o przywództwo. Schetyna z Gowinem, zdaje się, próbują zawrzeć przymierze, tak jak poprzednio w PSL-u dwóch panów i Piechociński później wygrał wybory, czyli odwołany minister z pretendentem, odwiecznym konkurentem Pawlaka. I Donald Tusk dzisiaj widać, że jest w trudnej sytuacji, w narożniku. Zresztą nerwy mu puszczają, te przekleństwa, jakie w Platformie ostatnio się pojawiły, drżące ręce, rozbiegane oczy, to ruganie ministrów, odwoływanie ministrów, atmosfera nerwowości, to pokazuje, że Donald Tusk jest rzeczywiście dzisiaj problemem. Ale mówi pan o badaniach. Wy też macie jakieś swoje tajne badania, PiS cały czas jakieś dość często mówi. Swoje badania. Nie, rozumiem, że, a już mówiąc na poważnie, rozumiem, że to są jakieś badania, które zlecacie komuś, jako partia, jakiejś sondażowni. I pierwsze pytanie, co z tych badań wynika? Co z tych badań wynika? Wynika mniej więcej to, co i z tych publikowanych, że jest tendencja spadkowa Platformy Obywatelskiej i wzrostowa Prawa i Sprawiedliwości. I w tych naszych badaniach również wyprzedzamy Platformę w nieco lepszym stosunku niż te, które są podawane do publicznej wiadomości. Opublikujcie kiedyś te badania. No może zobaczymy. Wspomniał pan też o przedterminowych wyborach. A PiS chciałby tych przedterminowych wyborów?
Nie, pan, my proponowaliśmy, żeby powołać rząd techniczny. No, ten rząd, jak widać, sobie nie radzi. No i po powołaniu rządu technicznego, oczywiście ten rząd techniczny miałby zadanie sprawować władzę do nowych wyborów i nowego rozstrzygnięcia. Gdyby Donald Tusk i Platforma poszli na tego typu rozwiązania, albo po prostu pozostały skład Sejmu, no to wtedy tak. Natomiast dzisiaj w sytuacji tak wielkiej nierówności w mediach i cynizmu elity rządzącej, to obawiamy się, że te wybory wyglądałyby jak na Białorusi. Czyli co z tego, że byłyby przyspieszone, jeśli by nie były uczciwe, więc tak, w tej nie sytuacji... Uczciwe, bo tego nie rozumiem. No, no, to, dość mężów uczciwe. Zaufania, żeby obsadzić wszystkie komisje. No na razie jeszcze nie mamy i bardzo chętnie byśmy widzieli Państwa pomoc, słuchaczy. Bardzo prosimy o zapisywanie się do Prawa i Sprawiedliwości. Może polegać nieuczciwość w tych wyborach? Na oszustwach. No, ale jak dosypywaniu do urn? A różnych. No, mieliśmy przecież takie sytuacje, gdzie znaleziono jakieś karty w czyimś bagażniku, prawda? Były fałszowane wybory w Polsce i to były fałszowane przez Platformę. Więc obawiamy się, że mogą być. No niech pan poczyta w internecie albo na stronach PKW. Były takie sytuacje. No nie pamięta pan, jak w bagażniku znaleziono po prostu całą stertę kart wyborczych. No to są sygnały świadczące jednoznacznie o fałszowaniu wyborów. Przejdźmy do następnego tematu, tylko po drodze jeszcze jedną rzecz bym zapytał. Jest kontrowersja. Kto płacił mecenasowi Rogalskiemu za obsługę prawną prezesa Kaczyńskiego? Sądzę, że sam prezes Jarosław Kaczyński, ale ja rachunków nie widziałem. No, nie jestem stroną. Jeden z tygodników twierdzi, że to klub płacił, że to nie prezes płacił. Nie wiem. Ja nie mam wglądu do tych dokumentów, ale sądzę, że prezes. Teraz temat, który myślę, że pana bardzo interesuje jako posła zasiadającego w Komisji Skarbu. Robił pan sobie jakieś nadzieje na gaz z łupków, jakieś dochody dla Polski z tego? Ja myślę, że cała Polska sobie robiła i robi sobie nadal nadzieję. Gaz łupkowy w Polsce jest i powinien być wydobywany i powinien wpłynąć na znaczącą obniżkę ceny gazu, a co za tym idzie kosztów pracy, kosztów produkcji, podniesienie konkurencyjności naszej gospodarki, no i w jakimś sensie wzmocnienie polskiej suwerenności. No właśnie się wycofały dwie firmy, amerykańska Marathon i kanadyjska Talisman. No od razu się pojawiły komentarze, że to jest dowód na klapę tych nadziei na wielki gaz. No to jest niestety, jeżeli to jest prawdą, kolejna klęska Donalda Tuska i tego rządu, bo te firmy zainwestowały duże pieniądze. Pierwsze odwierty wskazały, że gaz jest i myśmy kiedyś mieli takie spotkanie na zespole energetycznym właśnie z przedstawicielami firmy Talisman, gdzie pokazywali już pierwsze odwierty, gdzie pali się świeczka gazowa właśnie z gazu łupkowego. No jeżeli te firmy się wycofują, to znaczy, że tutaj no, być może był jakiś lobbying, który dzisiaj dowiadujemy się przy prywatyzacji azotów występował. Być może jest jakiś lobbying, żeby po prostu Polska tego gazu była pozbawiona, bo to oznacza, że będziemy mieli nadal najdroższy gaz w Europie, mimo posiadania bardzo dużych własnych zasobów. Znaczy, mówi pan wina Donalda Tuska, no, ale na czym nie wiem, polega czy, ta wina? Nie wiem, czy wina Donalda Tuska, czy ministra, może prezydenta, który krytykował wydobycie gazu łupkowego, twierdząc, że to metodą odkrywkową będzie szkodzić środowisku. Tak zresztą, tak samo mówili rosyjscy PR-owcy, którzy chcą, żeby Polska nie miała własnego wydobycia, bo są zainteresowani sprzedażem gazu rosyjskiego. Być może to są jakieś zewnętrzne zabiegi o to, żeby wypchnąć inwestorów z Polski. No ale jeżeli rząd nie potrafi inwestorów zatrzymać, jeżeli rząd mówi o tym, że będzie dbał o inwestycje zagraniczne, jak na razie zadbał o inwestycje rurociągu pod Bałtykiem, który odcina nasze porty od dostaw w dużych tankowcach gazu, no a nie zadbał o te zagraniczne inwestycje, które dawałyby możliwość wykorzystania naszego potencjału. Więc to na pewno jest wina Tuska, na pewno to w sensie takim, że premier odpowiada za decyzję swojego rządu, no a jak widać ten rząd nie potrafił wspomóc czy zatrzymać inwestorów. Ale jest pan pewien, że oni się nie wycofali dlatego, że po prostu tutaj tego gazu nie znaleźli tyle, żeby zarobić? Jestem pewien, że nie dlatego.
A ile jest gazu? No bo w tych komentarzach się pojawiły takie po prostu określenie, że w Polsce tego gazu tyle nie ma, że poza tym te warunki geologiczne w Polsce są inne niż te amerykańskie, gdzie wystarczy wbić rurę i ten gaz sam wypływa. No nie jest to prawdą, że w Stanach Zjednoczonych wbija się rurę. Uprościłem to, ale że w każdym razie, no, że tam jest prościej wydobywać ten gaz niż u nas. U nas jest trudniej. O, z całą pewnością tam jest prościej i nie dlatego, że są inne warunki geologiczne, tylko są inne warunki dotyczące wspierania inwestycji. No w Stanach Zjednoczonych wspiera się inwestycje własne w kraju i zabiega się o te inwestycje za granicą. No to jest przedmiotem nawet rozmów pomiędzy głowami państw, jeżeli do takich spotkań dochodzi. No a u nas, jak widać, chroni się inwestycje zagraniczne. No, podpisane chociażby memorandum na przeprowadzenie rury przez Polskę, czy też pozwolenie na tą rurę, która nas Bałtykiem omija. No tutaj Donald Tusk mówił, że tak, nie będziemy przeszkadzać, będziemy wręcz pomagać. No jak tu wygląda pomoc? No jeżeli się wycofują, to jest to rzeczywiście klęska tego rządu. No i jeszcze jedno, co wskazuje na to, że ten rząd nie dba o interesy Polski i interesy Polaków, bo przecież wydobycie gazu łupkowego znacząco by obniżyło cenę gazu w ogóle. No, moglibyśmy mieć gaz nie za $450, tylko powiedzmy za $250. Ale ja powiem panu tak, w Ministerstwie Środowiska, jak to mówią złośliwcy, rządzi teraz pisowska agentura, bo minister Korolec to jest wasz urzędnik, a wiceminister Woźniak, no to jest polityk PiSu, można powiedzieć. Ja rozumiem, że niedługo po klęsce rządów powiedzą, że Donald Tusk też jest z PiSu, bo kiedyś była taka koncepcja porozumienia centrum, w skład której wchodził Kongres Liberałów, który bardzo szybko odszedł, no ale kiedyś byliśmy razem, 20 parę lat temu. Więc oczywiście można takie bajki opowiadać, jak słyszę o tym, że na przykład Komisja Europejska nakłada na nas kary za na przykład nieudolne kontrole dotyczące rolnictwa, to mówi się, że to wina PiSu. Jak nakłada na nas kary za niewykonanie budowy autostrad, to słyszymy, że to wina PiSu. No nawet jak się dach nie zamyka, to też słyszałem, że to jest wina PiSu. Wszystko jest winą PiSu, bo ten rząd jest tak nieudolny, że nawet nie potrafi wskazać, kto jest winny. Słowem, i winny jest tylko PiS, co jest bierutnym kłamstwem. To są kłamcy po prostu. Czy pomysł powołania Ministerstwa Energetyki zupełnie nowego jest dobrym czy złym pomysłem? Taki pomysł pojawił się już na naszym kongresie gospodarczym, który był i myśmy mówili o powołaniu Ministerstwa Energetyki, które zajęłoby się właśnie sprawami dostarczenia energii dla Polski. Dziękuję. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję panie pośle. Dziękuję państwu za uwagę. Rozmawiał Piotr Gursztyn na zegarze 8:52.